Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że nam się tutaj połączenie może chwilami rwać. To proszę o cierpliwość, bo tutaj jakieś chochliki znowu wyskoczyły, kiedy się przygotowywaliśmy z naszym dzielnym realizatorem Marcinem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i który dzisiaj realizuje ten program. Przede wszystkim pozdrawiam Was, kochani. Bez Was tego programu by nie było. Jak wiecie, bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy nadawać. Bardzo Wam dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, przede wszystkim za łapki. Przypominam o łapkach, każda łapka zwiększa widoczność tego programu, oglądalność tej transmisji. Dlatego gorąco dziękuję wszystkim, którzy udostępniają, wysyłają znajomym, którzy czatują i wszystkim, którzy lajkują. Trochę się nam zmienił porządek programu, ponieważ nasza gościni Hanna Gill-Piątek przesunęła się na koniec programu, miała być na początku, ale coś jej wypadło. Napisała mi, że ma mecz. Nie dociekałem, co to za mecz i czy ona na tym meczu jest i go ogląda, czy ona tam jakiś sport sama uprawia. Może się dowiemy więcej pod koniec, aczkolwiek ona będzie miała o poważniejszych sprawach do opowiedzenia. A my zaczynamy w takim razie od głównego bohatera naszego wieczoru. Zakładam okulary, bo będzie dużo skanów. Poproszę na początek skan numer jeden, czyli zdjęcie naszego głównego bohatera. Tak, to on, Dominik Tarczyński. Dość długo uważany za takiego pisowskiego błazna, teraz nagle dostał bardzo poważne zadanie, objął bardzo poważne stanowisko, jest szefem pisowskiej grupy w Europarlamencie. To on jest twarzą PiS w Europie i tak wygląda ta twarz. No i być może trzeba się z tego cieszyć, bo poprzednia twarz, twarz profesora Legutki, który wcześniej kierował pisowskimi europarlamentarzystami, to była taka twarz, która pozornie wyglądała na, powiedzmy, wyedukowaną, grzeczną, można się było pomylić i wziąć go za intelektualistę na przykład. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ta twarz, ta mina mówi wszystko i w Europie, mam nadzieję, już nikt nie będzie miał złudzeń co do Dominika Tarczyńskiego, szczególnie po aferze, która właśnie wybuchła i o której będziemy mówić. Ale zanim przejdziemy do tej afery, musimy sobie przypomnieć to, co o Dominiku Tarczyńskim już wiemy, to o czym mówiliśmy tutaj w poprzednich transmisjach. Poproszę o kolejny skan. Zatem Dominik Tarczyński, polski polityk, działacz katolicki, publicysta, jak go ładnie nazywa Wikipedia, poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego, urodził się 27 marca 1979 roku. I to widzimy na górze skanu, który oglądamy, a na dole skanu czytamy, że Dominik Tarczyński figuruje również w Krajowym Rejestrze Sądowym, bo to skan z serwisu rejestr.io, który jest oparty stuprocentowo na Krajowym Rejestrze Sądowym, na oficjalnym rejestrze spółek i organizacji. Dominik Tarczyński, urodzony 27 marca 1979 roku, był przez 17 lat wspólnikiem w spółce Tulipan. Posiadał udziały tej spółki, jak tutaj widzimy na dole. Ładnie się ta spółka nazywała, a kto ją założył, skąd się wzięła? Poproszę o kolejny skan. To znowu skan z serwisu rejestr.io, gdzie czytamy, że spółkę Tulipan założył Mieczysław Białecki, który był na początku wspólnikiem w tej spółce, a także prezesem zarządu. Założył ją razem z państwem Grzesiakami. Pani Grzesiak była wspólniczką, później pan Grzesiak też był wspólnikiem i on później został wspólnikiem i kiedy pan Białecki się wycofał, to został też prezesem zarządu spółki. I współpracował z Dominikiem Tarczyńskim, który wszedł później do spółki. Zatem Tarczyński wszedł do spółki, kiedy pan Białecki już się wycofał, ale wszedł do spółki założonej przez pana Białeckiego, w której nadal działał kolega pana Białeckiego, Sławomir Grzesiak. Więc tu można mówić o pewnej kontynuacji. Kim jest pan Białecki, który założył spółkę, w której Dominik Tarczyński rozpoczął swoją karierę, nazwijmy ją tak, biznesową? Poproszę o kolejny skan. Mamy tutaj datę urodzenia pana Mieczysława Białeckiego, zapamiętajmy ją sobie na chwilę, 30 grudnia 1955 roku, prezes zarządu i wspólnik w spółce Tulipan, potem w innych spółkach o pięknych, równie pięknych nazwach Proficolor i Ekoplast Kwiatek.
I ten Mieczysław Białecki, urodzony 30 grudnia 55 roku, czy on figuruje jeszcze gdzieś indziej poza Krajowym Rejestrem Sądowym? Takie się nasuwa pytanie. Zajrzyjmy do IPN-u. I co się okazuje? W archiwum cyfrowym IPN widzimy, że Mieczysław Białecki, urodzony 30 grudnia 55 roku, występuje również w Centralnym Rejestrze Agentury i Właścicieli Lokali Konspiracyjnych WSW, czyli komunistycznej, czyli bezpieki komunistycznej armii, służby bezpieczeństwa, komunistycznej służby bezpieczeństwa, komunistycznego kontrwywiadu i komunistycznej żandarmerii politycznej, która działała wewnątrz komunistycznej armii PRL. I tutaj pan Białecki występuje pod pseudonimem Triak, a to, że miał pseudonim, wskazuje na to, że raczej nie był właścicielem lokalu konspiracyjnego, tylko był zwykłym konfidentem. No ale aczkolwiek rola właściciela lokalu konspiracyjnego WSW też nie piękna. Lokal konspiracyjny, właściciel lokalu konspiracyjnego to był ktoś, kto użyczał swojego mieszkania oficerom WSW, żeby oni tam mogli w tych mieszkaniach swoich konfidentów przepytywać albo kandydatów na konfidentów werbować, ludzi łamać, zastraszać. Więc co nam to mówi? No, wygląda na to, że europoseł PiS, w tej chwili główny europoseł PiS Dominik Tarczyński, zaczął swoją karierę w spółce założonej przez konfidenta komunistycznej bezpieki wojskowej. Poproszę o kolejny skan. A tu już przechodzimy do czasów nam bliższych. Tutaj widzimy, jak europoseł Tarczyński całkiem niedawno lansuje brytyjskiego działacza Paula Goldinga, reklamuje jego książkę, sfotografował się razem z panem Goldingiem i z jego książką w ręku. A pan Golding to lider antydemokratycznej, ultranacjonalistycznej, właściwie faszystowskiej partii Britain First, czyli przede wszystkim Brytania, tak można to przetłumaczyć. I tak się składa, że pan Golding pewnego razu wracał sobie z Moskwy do Londynu, z Moskwy, i na lotnisku został zatrzymany przez brytyjskie służby i wbrew prawu odmówił podania kodów do swojego komputera i telefonu. I został oskarżony o niezastosowanie się do prawa antyterrorystycznego. Dlaczego służby zainteresowały się panem Goldingiem, służby brytyjskie, i dlaczego aż zastosowały prawo antyterrorystyczne, żeby mu się dostać do komputera, żeby mu zajrzeć do komputera i do telefonu? Co takiego pan Golding w tej Moskwie robił? Poproszę o kolejny skan. Otóż pan Golding, jak widzimy tutaj na tym skanie, w Moskwie nie tylko się sfotografował, pokazując znak zwycięstwa na tle Kremla, czyli mówiąc nam w ten sposób tym obrazkiem, że życzy Putinowi zwycięstwa. Pan Golding wystąpił tam również na kongresie putinowców i wygłosił przemówienie zaczynające się od słów Wielika ja Rosija, towarzysi, czyli o Wielka Rosjo, o towarzysze, a potem już po angielsku mówił. Powiedział, że jest niezwykle zaszczycony, że może przemawiać do putinowców w Moskwie, że zawsze chciał odwiedzić Moskwę i wielki kraj, jakim jest Rosja. I jako, powiedział, że jako patriota i nacjonalista, że jest bardzo niezadowolony z zachodnich elit, które stworzyły fałszywą wrogość między Brytanią a Rosją, i powiedział, że pan Golding, przyjaciel Dominika Tarczyńskiego, powiedział, że jest wielkim wielbicielem prezydenta Władimira Putina, tak nazwał tego zbrodniczego dyktatora, nazwał go prezydentem, powiedział, że jest wielkim miłośnikiem, wielkim zwolennikiem, wielkim wielbicielem zbrodniczego dyktatora Władimira Putina, i bardzo podziwia to, czego Władimir Putin dokonał dla świętej Rosji, dla swojej świętej ojczyzny. I ta przemowa, której tutaj fragment widzimy, została opublikowana na oficjalnej stronie partii pana Goldinga, i ja tutaj
zrobiłem skan z oficjalnej strony tej partii. Więc jakby tutaj sam pan Golding się chwali wszystkim, że taką przemowę w Rosji wygłosił. I to jest właśnie kolega Dominika Tarczyńskiego, którego Dominik Tarczyński, główny europoseł PiS, publicznie lansuje. Poproszę o kolejny skan. Tu obrazki może troszeczkę mniej sztywne, aczkolwiek wielu się mogą nie spodobać. To jest Twitter Dominika Tarczyńskiego. Przypominamy jego słynny tweet, w którym zamieścił półnagie zdjęcia swojej partnerki życiowej. No chciałem powiedzieć kochanki, ale może to byłoby niegrzeczne. I nazwał tę partnerkę Aga72 w formie, więc podał jej wiek i pokazał jej półnagie zdjęcia. Prawdziwy, tradycyjny, konserwatywny dżentelmen, prawda? Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu tygodnika Newsweek, gdzie czytamy, że Aga72 to nie tylko partnerka życiowa Dominika Tarczyńskiego, to także jego sponsorka. Gdy w 2014 Tarczyński kandydował do Sejmiku Świętokrzyskiego, pani Agnieszka Migoń, bo tak się nazywa Aga72, pani Agnieszka Migoń wpłaciła na kampanię PiS skromne 5000 zł, ale gdy rok później Tarczyński walczył o coś ważniejszego, gdy walczył o mandat posła, to dostał od swojej Agi, czyli od pani Agnieszki Migoń, 40 000 zł. To już poważniejsza kwestia. I Newsweek wyliczył, że to było 60% wydatków Tarczyńskiego podczas tej kampanii. Zatem bez pani Agnieszki Migoń, czyli Agi72, Tarczyński nie zostałby posłem. Do tego jeszcze informatorzy Newsweeka mówią, że Tarczyński, chociaż kandydował z Kielc, nie ma tam nawet mieszkania i nie byłby sobie w stanie kupić, bo dużo imprezuje i dużo wydaje, więc kiedy musi być w Kielcach, to mieszka u pani Agnieszki Migoń, która no, użycza mu nie tylko pieniędzy, dużych kwot pieniężnych, ale też tak zwanej chaty. No więc jakby to powiedzieć, przynajmniej z politycznego punktu widzenia, Dominik Tarczyński jest utrzymankiem pani Agnieszki Migoń. Nie jest to może zbyt ładne słowo, no ale w tym przypadku nie mam żadnych wątpliwości, że przynajmniej w sensie politycznym takiego słowa trzeba użyć. I skąd pani Agnieszka Migoń ma pieniądze? Skąd ma tę kasę, którą sfinansowała Dominikowi Tarczyńskiemu działalność polityczną, karierę polityczną? Jak zarobiła te pieniądze, dzięki którym Dominik Tarczyński mógł zacząć błyszczeć jako gwiazda PiS i chwilami też klaun PiS? Mamy tutaj skan ze strony kielcefashion.pl, gdzie pani Agnieszka Migoń się przedstawia. Tak właśnie wygląda pani Agnieszka, takie zdjęcie zamieściła. Tu się chwali na tym zdjęciu, że była w Londynie na London Fashion Week, czyli na londyńskim tygodniu mody, ale jak się zaraz przekonamy, inne stolice generowały pieniądze, rozkręcały biznes, dzięki któremu mogła zarabiać pani Agnieszka Migoń, sponsorka i partnerka życiowa Dominika Tarczyńskiego. Tutaj pani Agnieszka Migoń się przedstawia jako Agnieszka Migoń na tej stronie, zaprasza nas w wirtualną podróż po świecie mody, szlak ten wiedzie przez ekskluzywne salony, tak nam opisuje swoją karierę. Co dalej czytamy na tej stronie? Poproszę o kolejny skan, tutaj dwa fragmenty z tej strony połączyłem w jednym skanie, zmontowałem z dwóch pomniejszych skanów. I tutaj czytamy, że dla biznesu pani Agnieszki, właścicielki butików w Kielcach, najważniejsza była współpraca z dwoma markami, Hexaline i Katerina. Czytamy, że w Kielcach pani Agnieszka Migoń, sponsorka i partnerka życiowa Tarczyńskiego, miała wyłączność na sprzedaż odzieży marki Katerina. No to
dzięki temu mogła robić biznes. To jest bardzo duża korzyść dla przedsiębiorcy, taka wyłączność. Poproszę o kolejny skan. I dalej czytamy, że z tych marek obu, które z tych dwóch marek, dzięki którym pani Agnieszka prosperowała i mogła sponsorować Dominika Tarczyńskiego, najważniejsza była marka Katerina, stanowiąca własność firmy Akus. I czytamy tutaj, na tej stronie, to nadal jest w internecie, proszę Państwa, nadal pani Agnieszka w internecie się chwali, że firma Katerina była jej pierwszym partnerem franczyzowym, że dzięki niej zrobiła karierę, stworzyła swoje przedsiębiorstwo, swoje butiki i pisze nadal, to jest w internecie, pani Agnieszka nadal się chwali tym, że firma Katerina zarabia na rosyjskim rynku, że ma salony w Moskwie i w Petersburgu i w rosyjskich stolicach. Być może teraz po inwazji, po sankcjach treść tej strony się troszeczkę zdezaktualizowała, ale po 2022 roku, ale nadal pani Agnieszka, partnerka życiowa i sponsorka europosła Tarczyńskiego, wciąż się chwali współpracą z tą marką, mówi, że zbudowała swój biznes dzięki marce Katerina, dzięki firmie Akus, która czerpie zyski z Rosji. No i to jest bardzo ciekawy temat, którym nasze obecne służby specjalne mogłyby się zająć. Jak tam te pieniądze przepływały, jak dokładnie wyglądała ta współpraca z jednej strony firmy Akus z Rosją, a z drugiej strony firmy Akus ze sponsorką i partnerką życiową europosła Tarczyńskiego. To tyle podsumowania. Więcej można by mówić o związkach Dominika Tarczyńskiego też ze zwolennikami prokremlowskiego prezydenta Donalda Trumpa w USA. Mówiliśmy o tym, ale nie będziemy się nad tym zatrzymywać, bo tak jak wspominałem na początku, pojawiła się nowa wielka rosyjska afera związana z Dominikiem Tarczyńskim. Ten skan, który tutaj widzimy, no to mamy po lewej stronie znowu charakterystyczną twarz europosła Tarczyńskiego, po prawej nie mniej charakterystyczną twarz zbrodniczego dyktatora rosyjskiego Władimira Putina. I mamy artykuł Onetu oparty na publikacjach czeskich mediów, gdzie jest mowa o tym, że w Czechach działał, właściwie w całej Europie działał anglojęzyczny portal Voice of Europe, czyli Głos Europy, zarejestrowany w Czechach, należący do ukraińskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka, który jest przyjacielem Putina, który dał swoją córkę do chrztu Putinowi, można powiedzieć, Putin był ojcem, Putin jest ojcem chrzestnym córki Medwedczuka. Medwedczuk został zaaresztowany. O, widzę, że nam tutaj jakoś dziwnym trafem wrócił europoseł Tarczyński. To ja poproszę, żebyśmy wrócili do poprzedniego skanu, bo tutaj chochliki znowu szaleją, ale ja będę kontynuował. I czytamy w tym artykule, że ten portal Voice of Europe, putinowski portal Voice of Europe, który szerzył rosyjską propagandę i należał do prorosyjskiego oligarchy Medwedczuka, czytamy, że ten portal Voice of Europe reklamował, lansował europosła Dominika Tarczyńskiego. Cóż, no, pisowcy w tej chwili krzyczą, że tam ten portal zamieścił właściwie jeden wywiad z Tarczyńskim, potem go usunął. No, nie jest to do końca prawda, a na pewno jest to wykręt, ponieważ, poproszę o kolejny skan, portal Voice of Europe wszędzie, gdzie się dało, Tarczyńskiego lansował. Tutaj zamieścił na przykład występ Dominika Tarczyńskiego z brytyjskiej, jeśli dobrze pamiętam, telewizji, gdzie Tarczyński zaszokował widzów, mówiąc, że Polska jest bezpieczna, bo nie wpuści żadnego muzułmanina na swoje terytorium. Straszył nas i straszył Brytyjczyków muzułmanami, dokładnie tak jak teraz robi to Putin. I tutaj powiększyłem, na dole powiększyłem to, co jest w dolnej belce, żebyśmy wszyscy widzieli, że ten wywiad zamieścił na swoim kanale YouTube portal Voice of Europe, ten sam prorosyjski
portal. Czyli jak widać, nie tylko robili wywiady z Tarczyńskim, ale jak jeszcze ktoś inny zrobił wywiad z Tarczyńskim, to go udostępniali, nagłaśniali w swoich mediach swoimi kanałami. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy, jak Voice of Europe na swoim twitterowym koncie, widzimy, jak prorosyjski portal Voice of Europe na swoim twitterowym koncie zachwyca się Dominikiem Tarczyńskim. Piszą, polski poseł rozwalił Unię Europejską. Zarzuca Unii Europejskiej, że nie zajmuje się, jak oni to nazwali, gwałcicielskim. Szwedzki kryzys migracyjno-gwałcicielski. To już pozostawiam Państwa wyobraźni, o co chodzi. I na dole jeszcze widzimy, Voice of Europe dopisało Via Dominik Tarczyński, czyli sami się przyznali, że najpierw Tarczyński zamieścił jakiś film ze swoim idiotycznym przemówieniem. Idiotycznym, ale też sprytnym, bo sprytnie podżegającym mało rozgarniętych słuchaczy tego przemówienia do nienawiści wobec muzułmanów, bo domyślam się, że o to chodziło w tym gwałcicielsko-migranckim kryzysie, o którym bredził Tarczyński. Więc Tarczyński zamieszcza jakieś swoje przemówienie, głupie, ale obliczone na efekt wśród niemądrych wyborców, a portal Voice of Europe zamieszcza u siebie, nagłaśnia to przemówienie, więc znowu widzimy tę zależność. Tarczyński coś zrobi i od razu Voice of Europe to nagłaśnia i Tarczyńskiego chwali. Poproszę o kolejny skan. I to było tak oczywiste, że aż redaktor Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej, którego serdecznie pozdrawiam, po którymś takim tweecie Voice of Europe zachwalającym agresywne, antyzachodnie ataki Tarczyńskiego na Unię Europejską, Bartosz Wieliński napisał, że rosyjska propaganda odkryła potencjał pana posła Tarczyńskiego. Tutaj widzimy na dole pod tym komentarzem Wielińskiego tweet Voice of Europe, prorosyjskiego portalu, gdzie zacytowany jest Tarczyński, krzyczący do przedstawicieli władz europejskich, przestańcie rządzić nami jak dziećmi Polski. To cytat Tarczyńskiego. Polski poseł uderza w europejskie plany, aby przejąć więcej władzy od państw członkowskich. No dobrze. I żebyśmy już nie mieli żadnych wątpliwości, czym to Voice of Europe było, poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy tweet Voice of Europe z 17 stycznia tego roku, proszę Państwa. 17 stycznia tego roku opublikowali taki nagłówek, twierdząc że w tym nagłówku, że były doradca Zełenskiego, prezydenta Zełenskiego, twierdzi, że ukraiński nacjonalizm jest groźniejszy od Putina. 17 stycznia tego roku. Ukraina krwawi od 2014 roku. Od 2022, od niespełna dwóch lat krwawi cała Ukraina. Widzieliśmy potworne zbrodnie, widzieliśmy bombardowanie szpitala noworodków w Mariupolu, widzieliśmy zbiorowe groby Buczy, ludzi mordowanych jak w Katyniu, strzałem w tył głowy przez Rosjan. A oni tutaj z niesamowitą bezczelnością wrzucają taki nagłówek, który ma nam wmówić, że ukraiński nacjonalizm jest groźniejszy niż Putin. I to jest właśnie ten portal, który na wszystkie możliwe sposoby nagłaśniał, zachwalał, lansował pisowskiego europosła Tarczyńskiego i jego wystąpienia. No dobrze, poproszę o kolejny skan. Teraz zagłębiamy się, że tak powiem, bardziej jeszcze w tajemnice związane z tym portalem. Tu mamy jeden z czeskich rejestrów biznesowych, skan z jednego z czeskich rejestrów biznesowych, gdzie czytamy, co się stało po tym, jak pan Medvedczuk, kolega, przyjaciel Putina, zaczął mieć kłopoty, został aresztowany. Co się stało z portalem Voice of Europe? Czytamy, że kupił spółkę, że spółkę Voice of Europe kupił Jacek January Jakubczyk, Polak. Jacek January Jakubczyk, Polak, zamieszkały w Warszawie przy Alei Rzeczypospolitej 24C. Przepraszam, nie zamieszkały. Pan Jakubczyk podał jako adres,
podał jako adres kontaktowy. Adres przy Alei Rzeczypospolitej 24C, lokal 17 i dlatego to podaję, bo to jest adres, jak się zaraz przekonamy, firmy, to jest adres firmowy pana Jakubczyka, publicznie dostępny też w polskich rejestrach biznesowych. Poproszę o kolejny skan. No bo tak się składa, że na przykład w serwisie aleo.com bardzo firma pana Jacka Jakubczyka, firma, która się nazywa pięknie Wataha, Biuro Ochrony i Biznesu. Wataha, jak wiemy, no to jest wilcze stado. Nasi prawicowcy uwielbiają porównywać się do wilków, podobnie jak to lubili robić SS-mani. Rosjanie, kiedy nie porównują się do niedźwiedzi, to też się porównują do wilków. Biuro Ochrony i Biznesu, taka nazwa świadczy o pewnym zmyśle marketingowym, no bo agencji ochrony jest masa, a Biuro Ochrony i Biznesu brzmi trochę dostojniej, a w każdym razie trochę się wyróżnia na rynku. Jest tutaj numer telefonu komórkowego do pana Jakubczyka, ale zachęcam, żeby raczej nie dzwonić, bo wszystko wskazuje na to, że numer jest już nieaktualny, a jeśli nie jest, a jeśli nawet jest aktualny, to przejęty przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no bo z doniesień prasowych można wywnioskować, że panem Jackiem Jakubczykiem się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajęła i on teraz nie ma możliwości rozmawiać. Poproszę o kolejny skan. I tutaj mamy ze strony oferteo.pl fragment długiego tekstu, jaki pan Jakubczyk ze swoimi kolegami firmowymi zamieścił na temat tej firmy. No i kiedy go czytamy, to się okazuje, że firma Wataha to nie tylko ochroną się zajmuje. Czytamy, że firma Wataha przygotuje i poda najbardziej wyszukane posiłki i napoje schlebiające wybrednym gustom. Profesjonalna obsługa, odpowiednio dobrane ozdoby, światło, kwiaty, zapachy i muzyka w najwyższym stopniu uświetnią każdą konferencję i święto. Czytamy też, że Wataha nie tylko ochroni swojego klienta, ale też zapewni mu szkolenia z zakresu samoobrony, strzelectwa, a także może go uczyć języków. Firma prowadzi naukę języków, w tym arabskiego i rosyjskiego. No chciałoby się powiedzieć, jeżeli firma nakarmi jeszcze kwiaty, da i zapachy i muzykę zapewni, i da broń do ręki, no to brzmi to jak jakaś idealna dziupla dla jakiegoś rosyjskiego Jamesa Bonda, taka firma. Gdzieś, gdzie można się schronić, gdzieś, gdzie można się ochronić, a można też się wesoło zabawić przy wyszukanych posiłkach i napojach. Poproszę o kolejny skan. I kiedy zajrzymy do bardziej oficjalnych rejestrów, kiedy zajrzymy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czyli do rejestru CEIDG, to tam czytamy, że pierwotnie, wcześniej firma Wataha, Biuro Ochrony i Biznesu Jacek Jakubczyk była zarejestrowana w Piasecznie przy ulicy Pawiej w lokalu 78. Tutaj mamy fragment skanu ze strony CIDG poświęconej tej firmie i ten adres ja jeszcze powiększyłem i dokleiłem u dołu, żeby nie było wątpliwości. Znowu dodam, to jest adres firmowy, publicznie dostępny, dlatego go podaję. Poproszę o kolejny skan i postanowiłem sprawdzić, a może w jakichś innych rejestrach ten adres występuje. No bo pan Jakubczyk działał też w Czechach, jak widzieliśmy, więc może w Czechach ktoś podał ten adres jeszcze. Wpisałem ten adres do wyszukiwarki Google i zacząłem szukać również w Czechach, na czeskich stronach i okazało się, że pod tym adresem, że ten adres jako adres kontaktowy podała niejaka Elena Salniczenko, która występowała w czeskich rejestrach między innymi jako jedyna zarządzająca w firmie Rapuan. Rap przez W, czyli to by się pisało, to się pisze w Rap i to oznacza
jakby taki zawijaniec, można tak to przetłumaczyć, prawda? Rap to jak się coś zawinie, na przykład w taki placuszek, naleśnik, to się wtedy robi takiego rapa. No ciekawa nazwa, postanowiłem sprawdzić, kim jest ta Elena Salniczenko, postanowiłem jej poszukać na Facebooku pana Jacka Jakubczyka, albowiem pan Jakubczyk występuje na Facebooku, podpisał się tam na swoim profilu to tylko ja i wszystko, a potem dał chyba 5 wykrzykników, jeśli nie więcej, jeśli widzę dobrze. Napisał, że jest właścicielem firmy Biuro Ochrony i Biznesu Watacha i czy znalazłem tam panią Salniczenko? Poproszę o kolejny skan. No znalazłem. Okazało się, że to nie jest Elena Salniczenko, tylko po prostu rosyjska Jelena Salniczenko, napisana rosyjską cyrylicą, rosyjska, a na pewno rosyjskojęzyczna. Ona jest znajomą pana Jacka Jakubczyka i ona na swoim, to widzimy po lewej stronie, a po prawej stronie skanu widzimy, że ona podaje, że mieszka w Katowicach, co też może się wiązać z panem Jakubczykiem, ponieważ jego firma ma drugi adres w Tychach, na Śląsku, a przede wszystkim pani Salniczenko podaje, że wywodzi się z Odessy. Poproszę o następny skan. I szukając pani Salniczenko, zobaczyłem, że pan Jacek Jakubczyk zamieszcza takie swoje czułe zdjęcia, liczne, z kobietą, która wygląda tak jak pani Salniczenko na swoim profilu i kiedy on zamieszcza te zdjęcia, to pani Salniczenko je lajkuje. To widać tutaj na tym skanie, tutaj jakby na przykład lajk pani Salniczenko jest mały, więc akurat go nie miałem jak powiększyć za bardzo, bo to jest tak już ten skan sam w sobie jest dość złożony, dlatego jeśli ktoś chce się przekonać, to później kiedy ta transmisja stanie się filmem, będzie mógł tutaj sobie zatrzymać kadr, powiększyć. I powinno być widać, że pani Salniczenko tutaj polubiła ten wpis. Poproszę o kolejny skan. Wszedłem sobie na profil pani Salniczenko i co się okazało? Pani Salniczenko na swoim profilu zamieszcza fikuśne zdjęcia, takie fikuśne malowidła, jak to, które widzimy po lewej. I jedyne dwa takie osobiste zdjęcia osobiste i powiedziałbym osobowe, dwa zdjęcia osób, które tam są, to jest po prawej zdjęcie pani Salniczenko, a po lewej zdjęcie pana Jakubczyka. Więc wygląda na to, że oni są ze sobą bardzo blisko. Poproszę o kolejny skan. No i patrząc, co pani Salniczenko wypisuje na Facebooku, zobaczyłem, że pani Salniczenko bardzo brutalnie atakuje obecną Ukrainę. Zamieściłem tutaj jeden z jej wpisów po rosyjsku, ale też z tłumaczeniem, jakie zrobił Facebook. Ona pisze, pamniu, kiedy majdanowska banda zawierzyła pierwarot i organizowała преждевременные wybory. Czyli pamiętam, kiedy majdanowska banda dokonała zamachu stanu i zorganizowała przedterminowe wybory. No tutaj Facebook to przetłumaczył jako gang Majdan. No wiemy, czym był Majdan, to była rewolucja demokratyczna i prozachodnia w Ukrainie, która obaliła prokremlowskie i zbrodnicze władze, reżim dyktatora, prezydenta, który stawał się dyktatorem, Janukowycza, który musiał uciec do Rosji. No ale pani Salniczenko tę demokratyczną rewolucję nazywa majdanowską bandą, czy też ludzi, którzy wtedy dokonali tej rewolucji, ich nazywa majdanowską bandą. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że pani Salniczenko publikuje również, udostępnia również wpisy Jacka Jakubczyka, wpisy o żołnierzach wyklętych, Bogu, honorze, ojczyźnie i wiele razy już o tym mówiliśmy, ale tu mamy najbardziej jaskrawy dowód na to, że kochani, jak ktoś wam przychodzi i mówi o odwiecznej wspaniałości polskiego narodu, o żołnierzach wyklętych, którzy byli jak te wilki i tak dalej, to ten ktoś wcale nie kocha polskiego narodu. Racją stanu dla naszego państwa i dla naszego narodu jest bycie na Zachodzie i trzymanie się standardów cywilizacji zachodniej, która wyklucza nacjonalizm. A jeśli ktoś nam tutaj mówi, że
kocha naród i żołnierzy wyklętych, to nie jest wcale miłośnikiem polskiego narodu, tylko jest miłośnikiem ruskowo naroda. Działa na rzecz Rosji, działa przeciwko Zachodowi i tutaj mamy najlepszy tego dowód. Szerzenie kultu żołnierzy wyklętych, czyli ludzi, z których wielu było niestety bandytami, byli tam też i bohaterowie, byli też bohaterowie, którzy stali się bandytami, ale wielu z nich to byli bandyci, to jest szerzenie takiego kultu, który jest antypaństwowy i antyzachodni, który próbuje gloryfikować nacjonalizm i zbrodnie. I dlatego Rosjanie to popierają, bo nie chcą, żeby Polska była na Zachodzie, żeby była cywilizowana. Chcą, żeby Polska się od Zachodu oddzielała. I tutaj w mikroskali to, co robi pani Salniczenko z panem Jakubczykiem, można powiedzieć, w tym ich związku, widzimy tę zależność w mikroskali. Poproszę o kolejny skan. Pan Jakubczyk sam też szerzył antyukraińską propagandę bez pomocy pani Salniczenko, przynajmniej o ile wiemy, być może pod jej wpływem, ale tutaj występuje na Facebooku w tym wpisie, który widzimy, występuje sam. I pisze, to był 10 maja 2022 roku, czyli 3 miesiące, luty, marzec, kwiecień, 3 miesiące można powiedzieć tak, po inwazji, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, najazdu Putina na Ukrainę. Pan Jakubczyk napisał tak, mam dla was taką informację, nie jest to miła informacja, 4 wykrzykniki. Zastanawiam się, co się dzieje z sumami wysyłanymi przez nas na Ukrainę. Ktoś powie, toczy się wojna, okej, ale czy te pieniądze trafiają do właściwych organizacji ludzi potrzebujących, walczących, rannych lub rodzin? Więc tu on się jeszcze próbuje przedstawiać jako taki może trochę przyjaciel Ukrainy, ale już podszeptuje nam, żeby pieniędzy na Ukrainę nie wysyłać, bo na pewno ktoś ukradnie. To takie chytre, ale potem on z tej chytrości, z tego sprytu zrezygnował i zaczął działać, można powiedzieć, pod otwartą przyłbicą, z otwartą przyłbicą. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że w kwietniu 2022 roku zamieszczał takie wpisy. W sobotę pod Oszą była akcja protestacyjna Ukraińców i dziadków emerytów z transparentami, że Oszą jako firma francuska i Leroy Merlin, drugi koncern francuski, mają krew ukraińską na rękach, również ci, co kupują w tych sklepach, mają krew na rękach. Oczywiście chodziło o te protesty, protesty przeciwko temu, że Leroy Merlin niestety wtedy jeszcze firma, nie wiem jak jest teraz, ale chyba już to się skończyło, jeśli dobrze pamiętam, zarabiała pieniądze w Rosji, zarabiała krwawe rosyjskie ruble. Tutaj sobie patrzę, ten wpis jest z kwietnia, a tamten poprzedni sprytny był z maja, czyli źle powiedziałem, że pan Jakubczyk zrezygnował ze sprytu. Nie, on najwyraźniej tutaj czasem występował pod otwartą przyłbicą, znaczy z otwartą przyłbicą i atakował otwarcie Ukraińców, a czasem robił to sprytnie. Tutaj wystąpił otwarcie, a później w maju występował sprytnie, najwyraźniej nie czuł się zobowiązany do jakiejś konsekwencji. Ale dlaczego mówię, że on tutaj atakował Ukraińców? Bo on dalej pisał w tych swoich wpisach, że Ukraińcy i zwolennicy Ukrainy protestujący pod Leroy Merlin jeździli z megafonem, było dużo wulgaryzmów, a tam dzieci z rodzicami do sklepu idą, porażka, tak napisał, i duża agresja u protestujących, jak ludzie pytali, po co to robicie, za czyje pieniądze, dochodziło do rękoczynów. Czyli on tutaj próbuje nam wmówić, że ci, co walczą z Rosją i ci, co domagają się sankcji wobec firm handlujących z Rosją, zarabiających w Rosji, to są ludzie opłacani przez kogoś, że robią to za czyjeś pieniądze i są bardzo agresywni, brutalni i skłonni do rękoczynów. No to już jest takie bardziej otwarte wystąpienie po prostu przeciwko Ukrainie i jej sojusznikom. Poproszę o kolejny skan. Pan Jacek Jakubczyk też reklamował wielokrotnie prokremlowskiego chuligana,
czy w bandziora, chciałoby się powiedzieć, niejakiego Wojciecha Olszańskiego wel Jabłonowskiego, aktora, który stał się prowodyrem różnego rodzaju prowokacji i rozruchów antyukraińskich, antyzachodnich i antysemickich i prorosyjskich. Jakubczyk go tutaj wychwala za to, że Jabłonowskiego aresztowano w końcu w pewnym momencie za jego wybryki, również antysemickie. Poproszę o kolejny skan. I tutaj mamy coś niezwykłego. Jacek Jakubczyk takie długie wpisy popełnił na Facebooku, wiele ich było, na temat Odessy, czyli miasta pani Salniczenko, z którą jest związany. I on tutaj, pisząc o Odessie, o historii Odessy, opowiada o rosyjskich władcach, którzy to miasto założyli i rozwijali. I on słowo car i słowo caryca pisze przez duże C. I to jest dla mnie coś niesamowitego. Jak Polak może tak się wiernopoddańczo kłaniać nie tylko obecnej Rosji, ale też tej Rosji historycznej, o której wiadomo, że była zbrodnicza. No, Rosja carska najpierw zatruwała Polskę swoimi szpiegami, swoją propagandą. Robiła wszystko, żeby Polska nie modernizowała się w XVIII wieku. Nie dołączyła do Zachodu. Potem Polskę rozszarpała razem z sąsiadami. Potem Polaków, polskich działaczy niepodległościowych i postępowych wysyłała na Sybir albo po prostu mordowała, wieszała. Oczywiście to było mniej brutalne niż za czasów bolszewickich, ale też to nie jest coś, czym można się zachwycać. I nie można pisać słowa car przez duże C, kiedy ktoś jest Polakiem. To, no, ja tego sobie nie wyobrażam. No, oczywiście ktoś mi powie, że mamy wolność słowa i można pisać. Pewnie można, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Nie rozumiem tego. To tak jakby o mordercy swoich rodziców pisać, że to wielki człowiek, wielką literą. To jest dla mnie coś niesamowitego. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że obserwując znajomych pana Jakubczyka, zobaczyłem, że on ma jeszcze jedną znajomą pisaną rosyjską cyrylicą, a w każdym razie no, ma taki drugi taki profil wśród swoich znajomych, bo jest pani Jelena Salniczenko i jest też profil, który się nazywa Leja Pticierus, bardzo poetyczne nazwisko, bo ptica to po rosyjsku ptak, no a Rus, jak wiadomo, to Rosja, Ruś. Więc to tak jakby ktoś tutaj się nazwał rosyjskim ptakiem, czy ruskim ptakiem. Leja Pticierus, czyli Pticierus, Leja Pticierus, czyli ruski ptak. I kiedy sobie popatrzymy na te profile, poproszę o kolejny skan, to się okazuje, że obie te panie, pani Jelena Salniczenko, którą widzimy u góry, i pani Leja Pticierus, są do siebie bardzo, bardzo niezwykle podobne. No jakby siostry bliźniaczki. No tyle, że pani Pticierus ma trochę lepsze, lepiej zrobione zdjęcia tutaj. Przynajmniej tutaj na tym przykładzie tak jest. I tak się dziwnie składa, że pan Jakubczyk zachwyca się panią Pticierus równie gorąco jak panią Jeleną Salniczenko, z którą jest najwyraźniej związany. Poproszę o kolejny skan. A w pewnym momencie nawet chyba mu się obie te panie mylą, bo pani Leja Pticierus pisze do Jakubczyka: Majo serce z tobą, czyli moje serce z tobą, a Jacek Jakubczyk w odpowiedzi wysyła jej serduszko, ale oznacza Jelenę Salniczenko. Więc czyżbyśmy mieli tutaj... Czyżby pani Salniczenko miała dwa profile, jeden jako Jelena Salniczenko, a drugi jako poetyczna Leja Pticierus? Poproszę o kolejny skan, bo na tym nie koniec, znalazłem trzeci profil pani Salniczenko, starszy. I tutaj czytamy, że pani Salniczenko wywodzi się z Odessy, ale mieszka w Moskwie. Zobaczmy bliżej panią Salniczenko.
Tutaj na tym profilu jest jej zdjęcie profilowe, ja powiększyłem jego fragment i widać, że to jest ta sama osoba albo ktoś niezwykle podobny co do Jeleny Salmiczenko o tym samym nazwisku, związanej z panem Jakubczykiem. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy, że ta Jelena Salmiczenko też zamieszcza takie fikuśne malowidła, jak pani Jelena Salmiczenko związana z Jackiem Jakubczykiem. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy, że pani Jelena Salmiczenko w styczniu 2014 roku przeprowadziła się do Moskwy. Z innych wpisów, które widziałem, wynikało, że wcześniej była w Ukrainie. Czyli no proszę, to jest osoba, która gdy Putin zaczął się szykować do pierwszej napaści na Ukrainę, to z Ukrainy uciekła sobie do kraju agresora. Uciekła, w każdym razie się przeniosła. To nam dużo mówi o jej sympatiach. Poproszę o kolejny skan, o jej postawie. I inne wpisy z tego profilu też dużo mówią o jej postawie. Tutaj w styczniu 2015 roku pani Salmiczenko napisała, że Europa przechodzi na stronę Putina. To się chyba nie do końca sprawdziło. Poproszę o kolejny skan. Tutaj pani Jelena Salmiczenko napisała, już sama napisała, bo to co widzieliśmy wcześniej, to ona udostępniła, a tutaj sama napisała: Sława Rosji, sława rodu, czyli sława Rosji, sława naszemu rodowi, naszemu plemieniu, można to tak jakoś tłumaczyć, naszemu rodzajowi rosyjskiemu, naszej rosyjskiej grupie etnicznej, tak to tłumacząc, powiedzmy troszeczkę bardziej w sposób troszeczkę bardziej rozwinięty, czyli ona się uważa za Rosjankę. Poproszę o kolejny skan. I tu widzimy bardzo ciekawą rzecz. Widzimy, że pani Jelena Salmiczenko przyjaźni się z rodziną Siastliwych. Ma wśród znajomych Alionę Siastliwą, tak to po polsku chyba trzeba odmieniać, Aliona Siastliwaja, i przyjaźni się też z Ludmiłą Siastliwą, Ludmiła Siastliwaja. A kim jest pani Ludmiła Siastliwaja? Wszedłem na jej profil i tutaj na jej profilu czytamy, że pani Ludmiła Siastliwaja uczyła się w uczelni, która się nazywa MPI FSB RF. RF to Rosyjska Federacja. FSB to ukochane służby specjalne Putina. A co to jest MPI? Co to jest MPI? Proszę Państwa, MPI to jest Moskowski Pograniczny Instytut FSB, Instytut FSB, poproszę o kolejny skan. To jest Instytut Służby, to jest Szkoła Służby Granicznej, to jest Szkoła Służby Granicznej FSB, czyli to jest szkoła dla pograniczników prowadzona przez FSB, czyli przez ukochane służby specjalne Putina, którzy tych pograniczników szkolą, kontrolują i z którymi współpracują, bo służby pogranicza mają swój własny taki wywiad, kontrwywiad, który się nazywa po prostu zwiadem i który zawsze był w Rosji związany z cywilnym kontrwywiadem, wcześniej z KGB, teraz z FSB. Tutaj mamy stronę z Wikipedii, gdzie czytamy, że Moskowski Pograniczny Instytut FSB Rosji, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa, to instytucja edukacyjna, federalna, państwowa, która prowadzi edukację, zawodową edukację wyższą, profesjonalną edukację wyższą i że jest to jedna z najstarszych instytucji wojskowo-edukacyjnych służących Rosyjskiej Służbie Ochrony Granic. I że ten instytut szkoli oficerów i chorążych
służby granicznej, Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli Służby Granicznej FSB. Czyli tutaj czytamy, że ta służba graniczna jest po prostu częścią FSB, czyli ukochanych służb specjalnych Putina. No i jak tutaj doszliśmy już do tego momentu, to to jest ten moment, w którym wypada spytać, czy takie znajomości z absolwentką szkoły, uczelni FSB przełożyły się na postawę pani Jeleny Salniczenko i także na postawę jej dobrego znajomego, najprawdopodobniej partnera życiowego, pana Jakubczyka. Pana Jakubczyka, który dziwnym trafem, polski ochroniarz, który dziwnym trafem, polskiego ochroniarza, który dziwnym trafem kupił sobie spółkę Voice of Europe. A Voice of Europe to portal prorosyjski, prokremlowski, który lansował między innymi europosła PiS Dominika Tarczyńskiego. Zresztą to nie był jedyny PiSowiec, którego oni lansowali. Lansowali też Beatę Szydło na przykład. I na koniec tego wątku poproszę, żeby nasz dzielny realizator Marcin pokazał nam kolejny skan. Tak, proszę Państwa, wygląda rektor tej uczelni, tego Instytutu Służby Granicznej FSB. Nazywa się Michał Wasiliewicz Ciepik i pomyślałem sobie, że dobrze na zakończenie tego wątku będzie popatrzeć w oczy czekisty, w oczy zbira rosyjskich służb specjalnych. Obyśmy nigdy nie musieli w te oczy patrzeć w naturze. Nikomu tego nie życzę. To tyle, jeśli chodzi o ten wątek. Obiecałem, że porozmawiamy dzisiaj też o tak zwanym wodzu polskich rolników, Rafale Meklerze z Konfederacji, ale obawiam się, że czasu nam nie starczy, bo już za chwilę będziemy rozmawiać z naszą gościnią Hanną Gil-Piątek o tym, co odkryła w Łodzi, więc panem Meklerem będziemy musieli się zająć najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Ja poruszę teraz jeszcze szybko jeden istotny wątek. Jak wiemy, prezydent Andrzej Duda wetuje rozszerzenie dostępu do tak zwanej pigułki dzień po. No i wielu z nas myśli, że on to robi dlatego, że jest głupi, dlatego, że jest ultrakatolikiem, dlatego, że jako dziecko bawił się z rodzicami w drogę krzyżową. Myślimy sobie znów ten polski zaścianek, w którym nigdy kobiety nie będą wolne. Ale niestety to jest nie tylko działanie naszego polskiego zaścianka, są potężne siły zewnętrzne, które tę zaściankowość w nas chcą budować. Raz próbują nas odurzać żołnierzami wyklętymi i wilczą retoryką, jak widzieliśmy wcześniej. Innym razem serwują nam ultrakatolicyzm i walkę z pigułką dzień po. Poproszę o kolejny skan. To jest katolicki portal Opoka. Czytamy na nim, czytamy tutaj w tym artykule, którego fragment zeskanowałem, że gdy Duda rozważał, co zrobić z pigułką dzień po, działaczka Magdalena Korzekwa-Kaliszuk przekazała mu 30 tysięcy podpisów przeciwko tej pigułce, czyli przeciwko projektowi nowelizacji prawa pozwalającego na sprzedaż pigułek dzień po nastolatkom. No jak widać, ktoś bardzo chce, żeby nastolatki zachodziły w niechciane ciąże, rodziły niechciane dzieci, żebyśmy więcej cierpieli tutaj w Polsce, żeby przede wszystkim cierpiały polskie kobiety, potem polskie dzieci, po części też i polscy mężczyźni, no bo gdy cierpi moja kobieta, kobieta, z którą jestem związany, to ja też cierpię. No to jest chyba normalne w przypadku ludzi, którzy mają uczucia. Dlatego uważam, że no my wszyscy mężczyźni powinniśmy się w obronę kobiet zaangażować, pomagać im, no bo kobiety widzieliśmy na ulicach też, kobiety potrafią bronić się same. Polskie kobiety, nie tylko polskie, są bardzo dzielne, ale niemniej potrzebują naszej pomocy przeciwko również takim osobom jak pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, kobieta, która tutaj kobietom i dziewczętom
próbuje wbić nóż w plecy, a nawet właściwie wbiła, bo ten lobbying, można powiedzieć, no wszystko wskazuje na to, że był skuteczny, skoro Duda zawetował. Poproszę o kolejny skan. Tak wygląda pani Korzekwa-Kaliszuk. To zdjęcie zrobiłem, to jest zdjęcie z ekranu, które zrobiłem, gdy występowała w TVN. Nie wiem, czemu stacja TVN w ogóle dopuszcza do głosu kogoś takiego. Bo tak się składa, wspominałem tu o zewnętrznych wpływach, tak się składa, że pani Korzekwa-Kaliszuk, poproszę o kolejny skan, występuje jako dyrektorka w polskim oddziale międzynarodowej organizacji Citizen Go. Organizacji, o której wielokrotnie nam tutaj mówiła Klementyna Suchanow. Radzę zapamiętać tę nazwę Citizen Go. To jest organizacja, która stworzyła taką platformę pozwalającą na szybkie rozprowadzanie petycji. Po to właśnie, żeby zdobyć nagle w ciągu krótkiego czasu 30 tysięcy podpisów, a to przeciwko pigułce Dzień Po, a to przeciwko nadawaniu jakiegoś serialu w telewizji, który rzekomo obraża katolików. No to służy do takiego rozpalania nieustannie tej wojny polsko-polskiej, tej wojny polsko-katolickiej, którą my tutaj niestety musimy w naszym kraju nieustannie cierpieć, która osłabia nasze społeczeństwo, która służy Putinowi i która przede wszystkim gnębi nasze kobiety w interesie Rosji po to, żeby Polskę osłabiać. I wspominam tu właśnie o zewnętrznych siłach, o Rosji, o Putinie. Dlaczego? Dlatego, że, poproszę o kolejny skan, to jest skan ze strony Citizen Go, polskiego oddziału Citizen Go, czyli tego, którym kieruje pani Korzekwa-Kaliszuk. I tutaj na tej stronie do niedawna jeszcze można było przeczytać, że w skład Rady Citizen Go, która nadzoruje tę organizację, wchodzi m.in. Aleksiej Komow. Teraz ta strona została zredagowana i pana Komowa już na niej nie ma. A dlaczego? Dlatego, no, że najwyraźniej organizacja się już pana Komowa wstydzi teraz, ponieważ pan Komow to prawa ręka kremlowskiego oligarchy Konstantina Małofiejewa, który finansował pierwszą napaść Putina na Ukrainę w 2014 roku. Natomiast w tej radzie nadal zasiada pan Ignacio Arzuaga z Hiszpanii, który brał pieniądze od Małofiejewa przy pomocy Komowa, no bo to Komow omawiał z panem Arzuagą warunki sfinansowania tej organizacji Citizen Go i robił to z ramienia Małofiejewa, który później w końcu wysupłał pieniądze i tak dzięki wsparciu kremlowskiego, putinowskiego oligarchy powstała ta organizacja, której szefowa lobbuje u Dudy i to skutecznie przeciwko pigułce Dzień Po. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to poproszę o kolejny skan. Tu mamy fragmenty, poproszę o kolejny, ostatni już to będzie dzisiaj skan. Tu mamy fragmenty dwóch artykułów na górze z portalu iliberalizm.org, gdzie czytamy, że członkiem Rady Citizen Go jest Rosjanin Aleksiej Komow, współpracownik ultraprawosławnego oligarchy Konstantina Małofiejewa. A na dole mamy fragment artykułu z Financial Times, gdzie czytamy, że oligarcha Małofiejew był kluczową figurą dla dywersji rosyjskiej w Ukrainie, bo robił wszystko, żeby tam, ponieważ to on jakby był łącznikiem nawet, nie tylko sponsorem, ale też łącznikiem między moskiewską elitą rządzącą a prorosyjskimi siłami w Ukrainie. I tu wypada zadać pytanie, dlaczego Rosjanie decydują o prawach polskich kobiet? Dlaczego to Rosjanie o tym decydują? No bo my przeważnie, kiedy widzimy, myślimy o dręczycielach polskich kobiet, to myślimy o katolickich biskupach i ich politykach, których biskupi mają na smyczy. Myślimy o ultrakatolickich organizacjach. No ale jedna ultrakatolicka organizacja Ordo Iuris jest po prostu związana z Rosją i między innymi z oligarchą Małofiejewem i z organizacją Citizen Go, o której mówiliśmy.
jak wykazała Klementyna Suchanow w swoich publikacjach, które bardzo polecam. Druga organizacja ultrakatolicka wpływowa, Opus Dei, też miała przez długie lata świetne stosunki z putinowską Rosją. Trzecia ultrakatolicka wpływowa organizacja, Zakon Maltański, no, wielki mistrz tego zakonu, Giacomo Dalla Torre, jeszcze w 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam, wychwalał Rosję i mówił, że putinowska Rosja wyznaje te same wartości, co Zakon Maltański. I niestety tak to jest, że oczywiście ten ultrakatolicyzm antykobiecy w Polsce jest i zawsze był, ale też Rosja zawsze, odkąd mogła, to robiła wszystko, żeby go wspierać, wzmacniać i żeby z tego naszego polskiego diabełka ultrakatolickiego zrobić potwornego demona, który nas zadręczy. I to się niestety udaje. I zastanawiam się, dlaczego politycy i polityczki tak mało o tym mówią. Bo w momencie, w którym my ciągle myślimy o ultrakatolicyzmie jako o czymś polskim, w momencie, w którym my myślimy o polskim ultrakatolicyzmie jako o zjawisku czysto polskim, to jesteśmy skłonni je minimalizować, widzieć w nim coś zaściankowego, mówić, ach, to swojski folklor, może to nie jest takie złe do końca, skoro to jest nasze. No a w momencie, w którym by się cała Polska dowiedziała, że to jest coś, co wciskają nam Rosjanie, to już raczej ogromna większość Polek i Polaków, poza wyborcami Konfederacji pewnie, no nie miałaby wątpliwości, że to jest coś bardzo złego. I to jest pytanie, które proponuję, żebyście wszyscy do polskich polityków i polityczek kierowali. Piszę właśnie do naszego, próbuję pisać tak na czacie nasz wewnętrznym tutaj resetowym, do naszego dzielnego realizatora Marcina, czy jest już gościni? Nie mamy jeszcze gościni. A, już mamy. Właśnie Hanna Gill-Piątek się z nami połączyła, więc zapraszam do studia Hanny Gill-Piątek. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Być może będzie to również słychać moich sąsiadów, którzy dzisiaj bardzo głośno puszczają muzykę. Przepraszam Państwa za te niedogodności. Nie słychać sąsiadów. Nie słychać. Dobrze, to bardzo się cieszę. O, mam tutaj za sobą planszę, zaraz ją pokażemy. Rozumiem, że będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tej planszy również. Tak, no przede wszystkim, bo nie wiem, czy słyszałaś, co mówiłem wcześniej o pani Korzekwie Kaliszuk. Nie, ja dopiero teraz się włączyłam. Dopiero teraz się włączyłaś. Kibicowałam łódzkim piłkarzom, którzy grali z Koroną Kielce i wygraliśmy 3-1, więc... A, no widzisz, a ja jestem z Kielc po tacie, więc to może się tak nie chwal teraz. Dobrze, to nie będę cię pytał o panią Korzekwę Kaliszuk. Powiedz nam, co odkryłaś w Łodzi, bo ta tablica wygląda bardzo ciekawie. Tak, ta tablica jest bardzo ciekawa. Nie wiem, czy państwo ją dobrze widzą. Ja się postaram jakoś tak ustawić, żeby to było widoczne, ale chyba jest widoczne, wydaje mi się. Otóż odkryłam pewną dziwną prawidłowość, to znaczy... Na podstawie tego, co jest dostępne ogólne w internecie, czyli wyników naborów na dofinansowanie unijne dla firm oraz Krajowego Rejestru Sądowego, tych powiązań jakby właścicielsko-zarządczych, jeżeli chodzi o firmy, odkryłam pewną dziwną sytuację i podobno jest to sytuacja, która nie jest jednorazowa. Tego nie stwierdziłam, bo nie miałam podstaw do tego, żeby to dokładniej zbadać, ale tutaj mamy rozwojowe tematy i już mówię, o co chodzi. Otóż w Łodzi marszałkiem województwa jest pan Grzegorz Schreiber. Pan Grzegorz Schreiber oczywiście zarządza całym urzędem marszałkowskim, to jest jakby główna osoba. To, że łódzki marszałek jest z Bydgoszczy, no może dziwić i być może chcielibyśmy go do tej Bydgoszczy już odesłać, no ale ważniejsze jest to, co pan marszałek Schreiber do czego jakby dopuszcza, być może on nie wiedział o tym, do czego dopuszcza, natomiast tutaj można postawić pytania nie tylko moralne, ale być może również prawne, ponieważ pan marszałek Schreiber zarządza urzędem i wieloma instytucjami, które znajdują się w otoczeniu urzędu marszałkowskiego, między innymi taką instytucją,
która jest przeznaczona do tego, żeby wspomagać biznes środkami unijnymi. Czyli szanowni państwo, no macie firmę, tak? Czy wasze dziecko założyło firmę i chcielibyście, żeby ta firma lepiej ruszyła? I takie, tego typu granty no, uzyskuje się z funduszy unijnych. To jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, to jest instytucja marszałkowska. I ważne jest, że kiedyś przed 2017 rokiem szefem tej instytucji jest pan, był pan Maciej Kokotek. I ta instytucja marszałkowska udzieliła w roku 2019 ogromnego 10-milionowego prawie ogromnej prawie 10-milionowej dotacji prywatnej firmie, która się nazywa Łódzki Dom Biznesu. Łódzki Dom Biznesu w 2019 trafia tutaj dotacja, która ma służyć jakby ten Łódzki Dom Biznesu ma robić niejako regranting tych środków. To można się zapytać, dlaczego marszałek ma instytucję stworzoną do dystrybucji grantów i jednocześnie jakby robi to przez zupełnie prywatne firmy. Ale też bardzo ciekawym wątkiem jest to, że pan Maciej Kokotek przez spółkę komandytową o tej samej nazwie trafia tutaj do Łódzkiego Domu Biznesu w 2020 roku. Czyli jakby mamy najpierw Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, gdzie są pieniądze i pan Maciej Kokotek, a tutaj w Łódzkim Domu Biznesu jest on, pan Maciej Kokotek od 2020 roku i ten potężny 10-milionowy grant. Ja nie mówię, że pan Maciej Kokotek jakby wiedział o tym, bo bardzo często jest tak, że firmy, które zgłaszają się po dotacje, no w dobrej wierze jakby udzielamy im tych dotacji. Natomiast zaraz powiem, komu tych dotacji udzielono, bo to jest bardzo ciekawe. Te 10 milionów rozdano w co najmniej 10 naborach. To jest na stronie Łódzkiego Domu Biznesu. Naborach do tak zwanego programu RAPID. Te programy, te granty RAPID, one są, wahały się w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych. Wydaje się, że to jest niewiele, ale proszę sobie wyobrazić, że to były granty jakby dla startujących firm, czyli że zakładacie państwo firmę, która istnieje no, najwyżej 24 miesiące, ale może też, jak się okazało później, istnieć jeden dzień. I dostajecie grant bezzwrotny w wysokości 300 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo. I nie byłoby z tym nic zdrożnego, bo bardzo popieram to, żebyśmy za pomocą środków unijnych wspomagali rosnące firmy. To były środki właśnie na rozwój takich biznesów w Łodzi. Przecież znamy ludzi, którzy ciężko pracują i chcieliby dostać jakiekolwiek pieniądze, nawet 10 razy mniejsze, żeby pomóc swojej firmie. Ale na stronie Łódzkiego Domu Biznesu zupełnie brakuje, oprócz jednego naboru, zupełnie brakuje informacji, do kogo te pieniądze trafiły i w jakiej wysokości. Czyli te 10 naborów w programie RAPID i RAPID 2 zupełnie jakby nie mamy informacji, zachowała się tylko na stronie Łódzkiego Biznesu informacja o jednym naborze. I tu robi się ciekawie, ponieważ wśród 24 beneficjentów, tutaj macie państwo takie no jakby posiekane karteczki, tak? Ale żeby to lepiej pokazać, po prostu musiałam podzielić to na planszę. Wśród 24 firm beneficjentów tego programu RAPID, to jest pierwszy nabór z drugiej edycji, znalazło się aż 14 firm, które były założone w ostatnim tygodniu naboru. Niektóre były zakładane dzień wcześniej lub w dniu, w którym zamykał się nabór. Tak? I bardzo ciekawe, że również wśród tych 24 firm znajdują się co najmniej 3, i to widać dokładnie w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są powiązane z ludźmi, którzy są bardzo blisko pana marszałka Schreibera. Takim no, powiedzmy najbardziej ewidentnym przykładem jest pan Mateusz Sowa, który jest dyrektorem Departamentu Organizacyjno-Prawnego Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Był wcześniej przybocznym, znaczy pracował w biurze pana Schreibera w KPRM-ie i jest nazywany w Urzędzie Marszałkowskim jego szarą eminencją.
I tenże to Mateusz Sowa znajduje się jako wspólnik w firmach SCGS. To jest firma założona dokładnie w dniu, w którym skończył się nabór na te środki. Tutaj akurat w tym naborze ta kwota była wysoka, bo to było do 300 tysięcy. Chociaż jakby nie wynika z tej listy firm, ile one dostały, tak? Czyli jakby nawet śladu nie ma po tym, jak wysokie były to finansowania. Pan Mateusz Sowa również jest powiązany z inną firmą, która nazywała się wtedy GANS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Był jej wspólnikiem. Obecnie jest to firma NDK Service i on był jej wspólnikiem do zakończenia tego grantu i dwa miesiące później, czyli grant się kończył w czerwcu, a pan Mateusz Sowa przestał być wspólnikiem 19 października 2023. Tutaj powinny być też, i one są dorysowane ręcznie, strzałki do innej osoby, pana Mariusza Kozińskiego, który był szefem gabinetu pana marszałka Fisiaka. To była osoba, która była, jakby PiS rządzi w województwie łódzkim 5 lat, tak? Ale w poprzednim rozdaniu, kiedy jeszcze rządziła Platforma, był pan marszałek Fisiak, on był z ugrupowania Gowina, później przemieścił się do Republikanów. Jest to dość skomplikowana postać. Nie będę państwu tego tłumaczyć. W każdym razie pan Mariusz Koziński jest byłym prezesem Textil Impexu. To jest duża spółka Skarbu Państwa, która znajduje się w Łodzi. Jakby tradycyjnie jej zarząd kontroluje Urząd Marszałkowski. Jest również obecnie prezesem Bionanoparku, w którym marszałek ma 1/3 udziału. Czyli jest jakby osobą, tak jak pan Mateusz Sowa, która w jakiś sposób uczestniczy w sposób zarządczy, tak, w instytucjach, w których Urząd Marszałkowski i pan marszałek Grzegorz Schreiber mają decydującą rolę. I proszę zobaczyć, tutaj prócz firmy STGS i GANS jest jeszcze firma NCW Stol, która jest już bezpośrednio tylko jego jedynym wspólnikiem jest pan Mariusz Koziński. Proszę sobie wygooglować tą firmę, w ogóle nie ma po niej śladu w internecie, to jest bardzo ciekawe. Znaczy jest, że ona istnieje, tylko to. Natomiast ta firma miała się, przynajmniej tak wynika tutaj z tego opisu zadania, zajmować czym? Drewnem, robieniem mebli z drewna i żywicy epoksydowej, jak również wyplataniem wikliny. Na to poszedł grant. Do 300 tysięcy złotych, w jakiej dokładnie wysokości nie wiemy, natomiast trudno jakby stwierdzić, bo nie ma nigdzie w sieci ani informacji o tym, w jaki sposób był ten grant zrealizowany, ani w ogóle jakby co, jakie dokonania ma ta spółka. I ta spółka była założona dzień przed zakończeniem naboru. To są takie jakby ewidentne powiązania, które pokazują, w jaki sposób pieniądze, które miały być przeznaczone dla łódzkich firm, trafiały do łódzkich firm, tylko że powiązanych z ludźmi pana marszałka. Ja na podstawie nie budzących żadnej wątpliwości faktów i dokumentów mogłam jakby udowodnić to, co jest na tej tablicy. Jednocześnie podkreślam, że 14 z 24 firm powstało w ostatnim tygodniu naboru. Natomiast zgłaszają się do mnie po tym, jak wyszłam i ogłosiłam to przed Urzędem Marszałkowskim. Prócz jakichś, nie wiem, gruźb procesów, co zwykle spotykało mnie ze strony na przykład Ordo Iuris, kiedy próbowano mnie uciszyć, to również posypały się informacje od zwykłych ludzi, od pracowników Urzędu Marszałkowskiego, od pracowników instytucji związanych z Urzędem Marszałkowskim, od przedsiębiorców, którzy byli jakby pozbawiani możliwości aplikowania o granty lub nawet gorzej. Te granty były im przyznawane i niewypłacane, więc tych wątków nagle zrobiła się masa. I zdaję sobie sprawę, że być może otwarłam puszkę Pandory, ale te powiązania bardzo przypominają
to, co widzieliśmy w historii NCBR. Ja nie mówię, że jakby ktokolwiek z osób umieszczonych na tej tablicy, oprócz świadomych posiadaczy firm, czyli pana Sowy i pana Kozińskiego, pan marszałek Schreiber mógł o tym nie wiedzieć, zresztą podobno nie wiedział o tym procederze. Pan Maciej Kokotek też mógłby w dobrej wierze te granty dystrybuować. Natomiast pan Maciej Kokotek i pan Koziński pojawili się ostatnio na planowanej w Bionano Parku konferencji, mieli tam występować wspólnie. Dlatego nie wierzę, żeby się też nie znali. Być może po prostu jest to przyjaźń zupełnie niezwiązana z tymi przepływami. Więc nie mogę stwierdzić, że złapałam kogokolwiek na, nie wiem, złamaniu prawa. Natomiast to jest kwestia oceny moralnej na wszelki wypadek, ponieważ nie mam na przykład bazy PESEL, żeby stwierdzić powiązania osób o podobnych nazwiskach, które w tych firmach występują, bo to nie dotyczy tylko trzech firm oczywiście, tylko większej ilości, więc są nazwiska, które są tożsame z nazwiskami osób, innych osób, które są wokół marszałka, też na bardzo ważnych stanowiskach. Te nazwiska mają inne imiona, więc być może jest to rodzina, ja nie jestem tego w stanie stwierdzić, więc wniosłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i do prokuratury, i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Piękny, piękny wykres i piękna opowieść o nagłym napadzie chciałem powiedzieć przestępczości, nie, ale to przejęzyczenie, o nagłym napadzie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Łodzi, którzy nagle zaczęli na gwałt zakładać firmy i posypała się na nich, nie na wszystkich mieszkańców, ale na wybraną grupkę, posypał się nagle na nich deszcz pieniędzy, nagradzając ich za ten nagły napad. Co do sprawdzania powiązań rodzinnych, to polecam tutaj wykorzystanie Facebooka oraz centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej. To już ja mówię od razu, że te powiązania na Facebooku są. Natomiast ponieważ no, być może może się tak zdarzyć, że ktoś o tym samym nazwisku ma kogoś o tym samym nazwisku w znajomych i wcale nie jest to rodzina, więc jakby odrzucałam te wszystkie dane, które się opierały na informacjach, jakby choćby był 1% nieścisłości możliwej w nich, to odrzucałam te dane. To jest to, co jest tutaj czarne na białym, odsączone, co zostało na sitku. Natomiast rzeczywiście no, jest tego prawdopodobnie o wiele więcej. Ja tutaj dodam, że to można dodatkowo właśnie doprecyzować, kiedy część tych osób zapewne ma działalność gospodarczą lub miała i wtedy można ich znaleźć albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czyli w internetowym rejestrze CIDG. Albo w RS-ie. Albo też w serwisie Aleo, który ma ogromną ilość danych i informuje także o przedsiębiorcach, którzy zakończyli działalność. I tam są adresy tej działalności, a w CIDG można śledzić też całą historię, gdzie ktoś pierwotnie zarejestrował, chociaż potem zmieniał adres. I często ci ludzie podają adresy domowe, a kiedy już ma się ten adres domowy, to można wejść na komercyjny serwis udostępniający numery ksiąg wieczystych. Tam można kupić numery ksiąg wieczystych przypisane do tych adresów. Można, mając te numery, można sprawdzić te księgi wieczyste w serwisie elektroniczne księgi wieczyste Ministerstwa Sprawiedliwości i wtedy można zobaczyć na przykład, czy ktoś, i tam w tych księgach wieczystych często jest napisane, czy ktoś jest czyimś synem albo małżonkiem, albo nawet bratem lub siostrą, to też można wydedukować z tych ksiąg wieczystych. I to jest bardzo pomocne, bardzo przydatne. Ja jestem tylko skromną kandydatką do Sejmiku Województwa Łódzkiego, który chciałabym, żeby utworzył specjalną komisję śledczą, żeby po prostu każdą złotówkę z tego programu Rapid obejrzeć. Natomiast rzeczywiście jestem pod wrażeniem tego, co mówisz, to znaczy tych narzędzi, które jednak istnieją i pozwalają to wyjaśnić. Czy ja mogę jeszcze jedną szczyptę dodać o propozycję? Dobrze. To powiem tylko o jeszcze jednym wątku.
nie te zaznaczone, ale trzy z tych firm, tych takich firm jętek jednodniówek, że tak powiem, które powstawały tuż przed zamknięciem przedłużonego naboru, usytuowane są na ulicy Fabrycznej 25 w Łodzi, gdzie mieszczą się magazyny Tekstil Impexu, czyli spółki wspomnianej już tutaj, którą zarządzał kiedyś pan Mariusz Koziński. Być może jest to absolutny przypadek, być może one się po prostu nagle założyły od tak, stwierdziły, że być może na Fabrycznej jest, nie wiem, ciepło i wygodnie. Natomiast jest to też pewna zbieżność, którą stwierdziłam w trakcie badania danych z KRS-u. A ja jako ten człowiek, który sprawdza również w IPN-ie różne rzeczy i historycznie, dodam, że Tekstil Impex to była jedna z centrali handlu zagranicznego PRL-owskich, które były infiltrowane i monitorowane, często wręcz zakładane przez wywiad, niektóre przez wywiad cywilny, inne przez wywiad wojskowy, i tam one służyły do tego, żeby przechowywać, mnożyć pieniądze służb specjalnych, służyły też oczywiście do roboty wywiadowczej. W IPN-ie, jak patrzysz na przykład na akta osób, które zatrudniano w takich centralach, to one wypełniały kwestionariusz bardzo podobny do tego, który musiał wypełnić kandydat na tajnego współpracownika. Bo to zatrudnienie kogoś w takiej centrali to często był sposób, nie zawsze oczywiście, bo tam też uczciwi ludzie pracowali niekiedy, ale często zatrudnienie kogoś w takiej centrali to był sposób, żeby zwerbować kogoś do wywiadu, nie werbując go oficjalnie. I dodam, że swoją karierę w Tekstil Impexie zaczął wielki polski oligarcha paliwowy Aleksander Gudzowaty, który zrobił fortunę na tym, że miał wpływowych przyjaciół w Rosji. Dlatego myślę, że ta sprawa, którą opisałaś, ta tutaj łódzka ośmiorniczka, powinna też zostać zbadana pod kątem kontrwywiadowczym. Jeśli mi przyślesz więcej nazwisk danych, to ja w wolnej chwili chętnie się przyjrzę. Zaintrygowali mnie ci magicy, co to potrafią od tak stworzyć 10 firm i od tak te 10 firm zniknąć. Znaczy, te firmy nie zniknęły, żeby nie było wątpliwości, no bo pewien okres trwałości do wydania tych pieniędzy był konieczny i być może dlatego je właśnie znalazłam w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ja bardzo chętnie ci prześlę to wszystko, żebyś na to spojrzał. Jeżeli chodzi o historię Tekstil Impexu, ona jest rzeczywiście długa i skomplikowana, bo ten Tekstil Impex jest w tej chwili prywatną spółką, więc no jakby też nie możemy o nim mówić w żaden generalizujący sposób, dlatego że za moment mogą się na przykład posypać właśnie te pozwy o, nie wiem, zniesławienie dobrego imienia. Ja nie mówię nic o obecnym Tekstil Impexie, mówię o tym, czym był za komunizmu. Oczywiście pewne tradycje mogły przetrwać, ale nie o tym mówimy o tym, co było, i tutaj niech się procesują ze mną, nie z tobą, bo to ja powiedziałem, niech się ze mną procesują, no bo jakby jeśli będą chcieli udowadniać, że Tekstil Impex nie miał nic wspólnego w przeszłości z wywiadem PRL-owskim i z Rosją, no to polegną, no to tylko sama radość, taki proces. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Tekstil Impex był obecny na łamach prasy również w latach 2000 i później, dekady później, więc no być może akurat ta bogata historia również jakoś tutaj się wplata jakby w kolejnej warstwie czy w kolejnej odsłonie. Nie wiadomo. Natomiast też no, wszyscy mogą być przedsiębiorczy. I to mówi pan Maciej Kokotek, który wyszedł z oświadczeniem, że szkaluje o to dobre imię łódzkiego domu biznesu i że będzie wobec mnie wyciągał kroki prawne. Czyli jakby rozumiecie państwo, przedstawianie faktów jest zestawionych ze sobą w pewnej konsekwencji. Dla wyższego celu społecznego, tak? No bo powinniśmy się dowiedzieć o tego typu powiązaniach, jest szkalowaniem prywatnej firmy. I ta firma jest prywatna, dopóki chodzi o jej, nie wiem, honor i godność urażoną. Natomiast w momencie, kiedy dostaje do podziału
do podziału tak wielkie unijne środki, to musi liczyć się z tym, że będzie nad tymi środkami nadzór publiczny i na stronie tej firmy powinno być jasno powiedziane i z tym zwróciłam się również do pana marszałka. Na co poszły te środki, w jakiej wysokości, dla kogo, czy zostały zrealizowane, na czym polegały te zadania, tego wszystkiego oprócz skąpego opisu z jednego naboru po prostu nie wiemy. Znaczy to jest bardzo podobny mechanizm do tego, jaki widzieliśmy, kiedy NIK próbował wkroczyć do Orlenu, tak, żeby go skontrolować. Tam też było taki, znaczy taka superpozycja, kot Schrödingera, że nie wiadomo, czy to była prywatna firma, czy jednak publiczne pieniądze. Ja jednak przepracowałam pewną dłuższy czas w administracji i wiem, że środki publiczne w ogóle, szczególnie środki unijne, to jest coś, co oglądamy z każdej strony i zawsze. One nigdy nie tracą jakby swojego markera, tak? One muszą być widoczne, transparentne od początku do końca. Z tą transparentnością, powiedzmy, nie było tu najlepiej. No pan Maciej Kokotek mówił, że od 2 tygodni strona jest w przebudowie. Ja nad tym śledztwem pracuję 2 miesiące i wiem, czego nie było na tej stronie, no ale już pominijmy. Natomiast problem, który tutaj występuje, jakby dotyczy czego innego, to znaczy dotyczy pewnych takich kolistych, że tak powiem, powiązań, bo nie wierzę, żeby dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego no, ma wpływ na kształtowanie całej polityki i kultury prawnej w Urzędzie Marszałkowskim i jego instytucjach. To jest bardzo podobna sytuacja jak z jednym z członków Ordo Iuris, który wytoczył mi również proces, który z jednej strony siedział w radzie pewnego instytutu, z drugiej jego fundacja dostawała granty z tego instytutu. No, jest tak, to pewien tak. Tak, słynna sprawa. Bardzo ci dziękuję za to śledztwo i za wszystko, co robisz. I będziemy w kontakcie, żebyś mogła nam opowiedzieć o dalszym ciągu. No i wszystkiego najlepszego w najbliższych dniach, ważnych dla ciebie i dla wielu innych polityków. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Moim hasłem jest Uczciwe Łódzkie. Sama nie wiedziałam, że aż tak dosłownie okaże się, że będzie ono, że tak powiem, aż tak dosłownie czytane. Dziękuję ci bardzo w każdym razie i pozdrawiam bardzo wszystkich widzów Resetu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. A teraz z nami jeszcze na chwilę porozmawia Piotr Szumlewicz, który zapowie codziennik, nasz resetowy codziennik, który za 3 minuty zostanie odpalony na stronie kanału Reset Obywatelski. Witaj, cześć, Piotr. Cześć, do dzisiaj będziemy mówić o temacie właśnie bardzo świątecznym. Ja sam muszę powiedzieć, że w imieniu kierowanego przeze mnie związku życzyłem wszystkim przede wszystkim odpoczynku. Jako osoba świecka, ale która wie i nie ma nic przeciwko temu, żeby były dni wolne teraz, to życzyłem głównie związkowcom i związkowczyniom odpoczynku, ale niestety tak w Polsce jest, że wiele osób nie odpoczywa i właśnie o tych osobach nieodpoczywających chciałem dzisiaj z Piotrem Nowakiem porozmawiać. Jakie są warunki ich pracy, jakie powinny być, co dopuszcza kodeks pracy. Muszę powiedzieć, że sam dzisiaj przeszedłem się trochę w swojej okolicy, nie po centrum Warszawy. 3 sklepy otwarte, to nie byli wcale ich właściciele, którzy tam byli za ladą. No i tak od 8 do 22, 3 oni pracują. Również kawiarnie otwarte, transport oczywiście działa, różnego rodzaju instytucje są czynne, w związku z tym naprawdę dziesiątki, a właściwie setki tysięcy osób pracowały i pracują również w takie święta, ważne przecież dla większości Polaków jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, więc właśnie dzisiaj chciałem o tych wszystkich pracownicach i pracownikach porozmawiać. Super. Ja mam taką myśl, bo widzę, że niektórzy się bardzo boją tego, że nie będzie w święta nigdzie można niczego kupić. Inni troszczą się o pracowników, którzy też powinni mieć wolne. Jeszcze inni martwią się, że sklepy bezzałogowe, pozbawione sprzedawców, zabiorą ludziom pracę. To może zrobić taki kompromis, że sklepom bezzałogowym, gdzie nikt nie pracuje, gdzie się wchodzi, kartą się tam płaci, kartą się otwiera, żeby takie sklepy mogły działać tylko w weekendy i w dni świąteczne. Jest to jakieś rozwiązanie. No i trzeba już wchodzić, bo pewnie Piotr Nowak już czeka. W każdym razie serdecznie Was zapraszam. Porozmawiajmy sobie o pracy w niedzielę. No ja bądź co, bo dzisiaj troszkę te pół godzinki chociażby popracuję. Do zobaczenia. Piotr Szumlewicz, codziennik już za chwilę.
I ja się z Państwem żegnam. Widzimy się za tydzień. Dziękuję za każdą łapkę. Przypominam o tym, żeby nas wspierać, szczególnie w serwisie Patronite stałymi płatami, bo kilka złotych co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo, a my nie mamy innych sponsorów, ani rządowych, ani komercyjnych, mamy tylko Was. Do zobaczenia. Super, że jesteście. Reset Obywatelski.